Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, a dzisiaj będę kontynuował trochę ten wątek systemu zapamiętywania cyfr po to, żeby pokazać go Wam na bardziej praktycznych przykładach. Dzisiaj na przykładzie prawa. Zapraszam. Dobra pamięć. Tutaj taka oczywiście jeszcze mała ściągawka. Ja tłumaczyłem ten system, ale jeżeli nie pamiętacie to od zera do szóstki wszystkie cyfry są zakodowane przez ich pierwszą literę, czyli 0Z1J2D3T4C5P. 6S. A od 7 do dziewiątki jest przez kształt. I tak wygląda moja wariacja na temat głównego systemu pamięciowego. Zebrała ostatnio dobre opinie, więc wierzę, że Wam też się podoba i przydaje. Um, I teraz tak. Jak skonfrontować taki system z przepisami prawnymi? Na przykład jesteśmy na prawie i chcemy zapamiętać naprawdę sporo przepisów. E, sporą, i sporą ilość przepisów. No, no nie jest to łatwe, tak, i trzeba dobrą strategię tutaj wybrać. Trzeba sobie zdać sprawę, co tak naprawdę na przykład z takiego artykułu trzeba zapamiętać. Powiedzmy, że mamy takich artykułów do zapamiętania 50, 100, whatever, cokolwiek takiego, to jasnym staje się, że nie trzeba tworzyć skojarzenia do słowa artykuł. Jasnym staje się, że nie trzeba tworzyć skojarzenia do kropek i do paragrafu, bo to jest logiczne. Jeżeli, jeżeli zawsze jest tak, że jest artykuł X, paragraf Y, to wystarczy nam, że zapamiętamy skojarzenie do X i do Y. I nie ma potrzeby już do artykułu i paragrafu, bo to wychodzi samo z siebie. Na logikę wiemy, że tam będzie albo artykuł, albo paragraf. no nie? Jeżeli zawsze mamy też jakieś tam słowo typu punkt, no to też wiemy, że trzeci z kolejności będzie zawsze punkt. Drugi zawsze paragraf, pierwszy zawsze artykuł. Nie? Na tej zasadzie. Więc to jest w miarę takie proste. Taka zasada. No i oczywiście później będzie trzeba sobie stworzyć skojarzenie do faktu, czyli do wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył. Czy 18 lat nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności. Czyli to jest artykuł 54, paragraf 2. Taka jest jego treść. No i teraz tak, idziemy sobie najpierw z skojarzenia do artykułu, do numerów tutaj. Czyli tak, 54, u mnie w moim systemie P to jest 5, C to jest 4, więc pasuje mi pac Pacman. M i N nie mają swojego odzwierciedlenia w tym systemie, więc one są jakby takie bez. Wartościowe. Możemy tutaj po prostu sobie wziąć pacmana i P i C mi przypomina o tym, że to jest 54. Więc tą postać sobie koduje z 54. I teraz tak. Na logikę pamiętam, że drugie w kolejności będzie, będzie paragraf. Więc, żeby mieć taki logiczny, chronologiczny porządek w tych skojarzeniach, to zawsze myślę sobie tak. Postać zawsze będzie mówiła mi o numerze artykułu. Czyli pacman mówi mi o artykule 54. Tymczasem. Paragraf to będzie na przykład w moim systemie, taki sobie wymyśliłem na poczekaniu, to będzie czasownik. I do paragrafu drugiego mam czasownik dymi, bo m znowu jest bezwartościowy, a d mówi mi o 2, więc dymi. I myślę sobie tak. Postać to był Pac-Man, czyli artykuł 54. Co on robił? Dymił. Więc paragraf jako czasownik będzie mówił o dwójce. Proste? Proste. Załóżmy, że miałbym do tego jeszcze punkt czyli paragraf, drugi punkt, powiedzmy pierwszy, no to dymi i potem mogę sobie wyobrazić znowu trzecie w kolejności, że dymi na coś na literę J na przykład, nie? Czyli ta trzecia e, część tego skojarzenia mówiłaby mi znowu o punkcie. Więc tak kolejnościowo sobie możemy ułożyć to skojarzenie, że powiedzmy postać to jest artykuł, paragraf um, będzie, nam reprezentował, będzie nam reprezentował jakaś czynność, a znowu rzecz, względem której ta czynność jest robiona, to może być reprezentacja punktu. I taką kolejnością, jak tutaj pojedziemy w Pałacu Pamięci, bardzo łatwo się połapiemy, co tam było artykułem, co punktem, a co paragrafem. Więc taki protip ode mnie to naprawdę fajnie działa. Ok, teraz musielibyśmy zapamiętać treść tego artykułu, no bo to jest oczywiście bardzo ważna. Gdy ja tworzę streszczenia, skupiam się na tym, co tutaj jest najważniejszą frazą, która mi od razu powie o co chodzi. Moim zdaniem. Wystarczy mi 18 lat i dożywocie. I po prostu no, ewentualnie brak dożywocia, tak? Bo wiem, że jak ktoś nie ma 18 lat, no to nie może mieć dożywocia. Proste, proste. Nie muszę całej tej reszty wkuwać. bo mnie literalnie nikt z tego nie będzie rozliczał. Jeżeli was ktoś literalnie z tego rozlicza, to oczywiście musielibyście trochę więcej z tego zapamiętać, ale mnie osobiście to wystarczy, tak? E, I tak, 18 latek nie może dostać dożywocia. Więc teraz tak, myślę sobie, że osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, nie może dostać do żywocia, więc wyobrażam sobie mojego kuzyna, który jeszcze 18 nie skończył, jako takie skojarzenia. I do dożywocia jako orzekania wyroku wyobrażam sobie na przykład Annę Marię Wysyłowską. Więc Anna Maria Wysołowska mówi mojemu kuzynowi, że on nie może zostać dożywocia. Ty jeszcze nie może 17 lat. Tak mu mówi. Nie? To jest nasza druga stacja, drugie skojarzenie w tym momencie. I pamiętacie, że Pacman dymi, czyli artykuł 54, paragraf drugi. Więc to jest nasze skojarzenie, że Pacman dymi. A co można dymić? Przy czym można dymić? Na przykład, Pacman robi grilla i dymi tym grillem, nie? Więc jak teraz ładnie sobie zawrzeć praktycznie przy jednej stacji um, dwa skojarzenia? Na tym grillu wyobrażam sobie, że Anna Maria Wesołowska mówi mojemu kuzynowi, że nie może dostać do żywocia macie? Czyli Pacman dymi przy grillu, wyobrażam sobie, artykuł 54. Paragraf drugi. Anna Maria Wysławska na tym grillu mówi e, mojemu kuzynowi, że on nie może dostać do żywocia, ponieważ artykuł 54, paragraf drugi, to był kodeks karny, mówi o tym, że e, względem osoby, która jeszcze nie ukończyła w trakcie popełnienia przestępstwa 18 roku życia, nie można stosować do żywocia. Proste, proste. Też mi się tak wydaje. Innymi słowy, tak jak widzicie, tutaj powiedzmy jest, ta, jest ten nasz grill tutaj Pacman grilluje jakieś smakołyki, jakieś szaszłyki robi i tak dalej, i tak dalej. I wyobrażamy sobie, że na tej desce, gdzie te szaszłyki się robią, stoi Anna Maria Wysłowska i mój kuzyn, tacy trochę zminiaturyzowani, i mówią do siebie, Anna Maria mu mówi, że no nie możesz dostać do żywocia, bo jesteś za młody, więc on tak luzuje się, jest spokojniejszy, bo wie, że nie czeka go wieczność w pace, powiedzmy, nie? I w ten sposób sobie łącza jakby w jednej stacji po pierwsze artykuł prawny, Zakodowany tym systemem kodowania numerów, który Wam pokazywałem wcześniej po polsku, a po drugie treść tego artykułu. Um, I wychodzi nam to później w praktyce, że pamiętamy o tym, jaki był numer, e, jakie były numery tak, tego artykułu, jaki był paragraf i jaka była jego dokładna treść. E, więc moim zdaniem, system sprawdzający się w praktyce też miałem przyjemność pokazywać. Um, jeżeli macie sporą część takich artykułów, to tego typu stacje podwójne, Możecie sobie robić w całym waszym pałacu pamięci i w taki sposób zapamiętywać no, naprawdę spore ilości materiału prawnego. Więc mam nadzieję, że wam to pomoże uporządkować wiedzę. Możecie również oczywiście ten system zastosować przy nauce, nie wiem, dat czy, czy jakichś innych wiadomości wymagających również kodowania cyfrowego. To była tylko taka pokazówka taktyki względem materiału prawnego, ale równie dobrze możecie z tej idei skorzystać, gdzie tylko chcecie. To był Maciej, dobra pamięć. Zostawiajcie łapki, suby, komentarze i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa. Dobra pamięć.